militarnym, którego głównym elementem są trzy rodzaje strzelań generalnie dla samorządowców. Ta impreza już jest u nas organizowana przez wiele lat i dziękujemy pięknie, że zawsze w niej bierzecie udział, że odzew jest bardzo, bardzo pozytywny. Jest to takie godne uczczenie pamięci w ogóle święto tych majowych. Poczynając, mówię nawet od standardowego 1 maja, poprzez 3 maj, 2 maj, jak to tutaj wspomniał prowadzący Święto Flagi Narodowej, no i oczywiście Dzień Zwycięstwa, bo ostatecznie tę wojnę wygraliśmy. Głównym celem jest uczczenie pewnych rocznic, które w maju obchodzimy. To są głównie trzy takie. Święto Flagi, które obchodziliśmy 2 maja. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą obchodziliśmy 3, już minęło. No i zakończenie II wojny światowej, które przypada na 8 maja. Przypominamy sobie nawet tą historię i drugie, spełniamy, można powiedzieć, zawsze jako żołnierz powiem, takie efekty szkoleniowe. Zawsze podtrzymujemy tę gotowość bojową, gotowość obronną, czyli zawsze takie zawody wiążą się z jakimiś przygotowaniami, z treningiem i później z przeżywaniem tych wyników, które zawodnicy osiągną. Strzelec strzela, a Pan Bóg kulę nosi, także poczekamy. Najważniejsze spokój, że podczas były strzelania i zachowanie tutaj przepisów bezpieczeństwa, nie? Tak jak tutaj mówiono. Także zobaczymy, bo to liczy się całość drużyny, a później zostanie wyłoniony, jak wiemy, indywidualny, do indywidualnego startu najlepsi strzelcy. Także czekamy, zobaczymy. Można powiedzieć, dlaczego jest taka różna kolejność. A więc to wynika faktu, że jakby impreza się rozkręcała, rozwijała. Początkowo zaczęliśmy tylko samorządowców, ale doszliśmy do wniosku, że jak samorządowców, to może spróbujmy stworzyć oddzielną grupę dla prezydentów, starostów, burmistrzów i wojtów, bo tych ludzi troszkę w powiecie w ziemi łomżyńskiej jest. A później z czasem doszliśmy do takiego wniosku, że przecież dziennikarze w jakiś sposób też nas tutaj obsługują, a więc dlaczego im takich zawodów dla dziennikarzy nie zaproponować. No i taka formuła powstała przez kilka lat, no i staramy się to podtrzymywać, co nie jest powiedziane, że ona już jest zamknięta. Zbigniew Sokołowski, wójt gminy Wisna, zapraszamy bardzo serdecznie. Dla nas jest to takie zaznaczenie, że wojsko jeszcze jest, że coś robimy, ale jak widzimy, to jest to przede wszystkim, my jesteśmy jak gdyby dla tych samorządowców takim terenem z drugiej strony neutralnym. Oni między sobą bardziej się integrują tutaj, widząc te rozmowy, te problemy, które rozpatrują wspólnie i tak dalej. W sumie mamy cały powiat łomżyński, który między sobą właśnie może tutaj porozmawiać, podyskutować o wszystkich problemach. Że co jest ważne w tym wszystkim, że proponować można wiele. Ważny jest odzew. Przez te kolejne lata organizujemy tylko dlatego, ponieważ samorządy z poszczególnych gmin, powiatu czy miasta chcą w tym brać udział. I dlatego to nas tak bardzo motywuje do tego, aby tę imprezę, która jest jakby jedyna w roku w kalendarzu imprez dla samorządów, no i z okazji godnej rocznicy, o której nam, Polakom, zapomnieć nie wolno. Drugie miejsce pan Adam Dąbrowski.
I miejsce trzecie, pan Stanisław Przeprowski. Pierwsze! To jest uparło, proszę. Oczywiście, że pierwsze, trzecie nie było, drugie było, pierwsze. Musimy mieć. Także gratuluję.